Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Edyta Stojek. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący kontroli georeferencji bezwzględnej danych LIDAR. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – ISOC. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Progea Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzającego niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. W chmurze punktów ALS nadaje się georeferencję, czyli odniesienie do obowiązującego układu współrzędnych, sytuacyjnego oraz wysokościowego. Na rycinie znajdują się przykładowe obiekty kontrolne, po lewej stronie sytuacyjno-wysokościowe, a po prawej stronie wysokościowe, które zostały pomierzone w terenie metodami RTK, GNSS oraz tachimetrem bezlustrowym. Kontrola poprawności nadania georeferencji bezwzględnej chmurze punktów ALS polega na porównaniu lokalizacji obiektów kontrolnych pomierzonych w terenie z obiektami identyfikowanymi w danych LIDAR. Ostatnim etapem generowania jest generowanie raportu, w którym zostają obliczone wartości błędów sytuacyjnego i wysokościowego dla kontrolowanych obiektów. Nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości zdefiniowanych w specyfikacji projektu ISOC. Ćwiczenie zostanie wykonane w programie Bentley Map PowerView V8i firmy Bentley Systems oraz w programie TerraScan firmy TerraSolid. Klawiszem Ctrl, skrótem klawiszowym Ctrl-E wywołuje menadżer wyświetlania warstw. W projekcie mamy zilustrowane, zwizualizowane warstwy wektorowe, w których są wrysowane pomiary terenowe. Przybliżę się do pierwszego obiektu, SW01. Są tutaj wrysowane na warstwie pomiary terenowe, miejsca zmierzone w terenie, natomiast na warstwie SW01 teren zostały wrysowane, pomierzone kalenice. Następnie w celu porównania ich z chmurą punktów czytam zdefiniowany wcześniej projekt, otworzę go w oknie TerraScan, przytrzymuję pierwszą ikonę i wybieram Define Project. Wybieram File Open Project i następnie przechodzę do folderu ćwiczeniowego 0603 Terra i wczytuję ich z projektem. Umożliwi to automatyczne wczytanie chmury punktów w poszukiwanym przez nas miejscu porównania współrzędnych terenowych ze współrzędnymi z chmury punktów. Z belki TerraScan biorę File Open Block, kliknę w pobliżu budynku. Dane powinny zostać automatycznie wczytane. Zmienię również kolorystykę na RGB za pomocą belki TerraScan View Display Mode. Wybiorę kolorowanie po Point Color. Po kliknięciu Apply chmura punktów zostanie pokolorowana według RGB. Aby dobrze wrysować kalenice z chmury punktów, najlepiej jest wygenerować modele budynków 3D. Wybiorę rysowanie fence'a, Place Fence, w celu zaznaczenia miejsca, gdzie będę generować budynki. Aby wygenerować budynki, skorzystam z okna TerraScan. Jest tutaj funkcja Vectorize Buildings. Wybieram tą funkcję i następnie wskazuję warstwę budynków. Wskazuję warstwę użytkownika. Nie mamy takiej warstwy, więc zostawiam None. Najniższe klasy są poprawnie wskazane, 2 i 3, grunt i niska wegetacja. Proces wykonuje nie dla całego bloku, ale inside fence, tylko wewnątrz obszaru, który nas interesuje. W
Pozostałe parametry pozostawiam bez zmian. Są to proponowane algorytmem wartości dla generowania budynków. Producent właśnie takie parametry oferuje. Można je dowolnie zmieniać. Ja pozostawiam je bez zmian. W kliknięciu OK. Zostają wygenerowane modele budynków. Pokażę je Państwu w oknie 3D. Są to modele budynków 3D. Wrócę do wyświetlania z góry, top view. Oddalę się troszkę od budynków. Teraz pozostaje narysować kalenicę. Wygaszę warstwy pomiary terenowe oraz SW01 teren i dwukrotnie kliknę na SW01 lidar, aby rysować na tej warstwie. Następnie wybieram z okna Drawing Place Smart Line i rysuję, wskazując początek i koniec kalenicy, kończąc prawym klawiszem myszy. Też rysuję drugi budynek, początek, koniec kalenicy, kończę prawym klawiszem. Wygaszę modele budynków level 6, level 7. Teraz te dwie kalenice zaznaczę funkcją Element Selection i wyeksportuję współrzędne wierzchołków, początków i końców przez Export Coordinates. Rows, wybiorę lokalizację zapisu, nadam nazwę kalenice. Ustawię separator spację. Numerowanie pozostawię od 1. Po kliknięciu Single OK zostaną tutaj dodane numery w kolejności rysowania. A w folderze ćwiczeniowym powstanie plik kalenice TXT. Wewnątrz znajdują się współrzędne wyeksportowane z DGN. W pliku znajduje się jeszcze obiekt wysokościowy. Nacisnę Fit View, żeby dopasować się do widoku całej zawartości pliku. I przejdę teraz do obiektu wysokościowego W01. Wyświetlę ponownie teren i pomiary terenowe. Jest tutaj wrysowana siatka, która została pomierzona w terenie. Wczytam teraz tutaj dane, chmurę punktów, File, Open Block, kliknę wewnątrz. Chmura punktów zostanie wczytana. Jest to obiekt położony na drodze. Muszę teraz porównać te współrzędne, które są również zapisane w pliku tekstowym, z chmurą punktów. W tym celu belki TerraScan wybiorę Tools, Output Control Report, generowanie raportu. I w oknie tym porównujemy do klasy gruntu i do tej klasy porównujemy znane punkty. Wybieram lokalizację znanych punktów przez Browse. Jest to folder ćwiczeniowy 0603 Terra i plik W01XYZ. Parametry algorytmu, który wygeneruje w locie powierzchnię, pozostawiam bez zmian. Po kliknięciu OK zostanie wygenerowany raport, gdzie znajdują się współrzędne X, Y, Z pomierzone w terenie oraz współrzędna Z, która została pozyskana z chmury punktów. W ostatniej kolumnie BZ znajdują się odchyłki, które są różnicą pomiędzy powierzchnią pomierzoną w terenie a powierzchnią na chmurze punktów. Zapiszę raport przez File Save as Text. Nazwę raport siatka. I następnie przejdę do folderu ćwiczeniowego. Znajduje się tutaj plik Excel, który należy wypełnić, aby policzyć odchyłki sytuacyjne i wysokościowe. W pliku Excel znajdują się tabele, które należy wstawić dane wygenerowane w programie TerraSolid,
trzeba je wstawić w czerwone pola. A więc wracam do folderu ćwiczeniowego, otwieram plik Kalenice, zmienię od razu poprzez skrót Ctrl-H kropki na przecinki, zmieniam wszystko, Ctrl-A zaznaczę wszystko, Ctrl-C skopiuję i do arkusza nowego trzeciego kopiuję dane, Ctrl-V. Jeżeli dane nie zostały podzielone na komórki, można z zakładki Dane wybrać tekst jako kolumny i w kolejnych krokach zaznaczyć, które kolumny powinny zostać odpowiednio podzielone. Następnie należy przekopiować współrzędne do arkusza pierwszego. Kopiuję pomiar na chmurze punktów kalenic. Najpierw pierwsza współrzędna. Później dwie kolejne. I ostatnie. Współrzędne środków zostały już pomierzone, oszacowane ze średniej. Wracam do folderu ćwiczeniowego, otwieram plik siatka, również zmienię kropki na przecinki, Ctrl-H, zmieniam kropki na przecinki, zmienię wszystko i kopiuję tabelę. Ctrl-C, kopiuję do nowego arkusza, Ctrl-V. Również muszę podzielić dane tekst jako kolumny. Teraz kolumna przedostatnia jest kolumną, którą muszę przekopiować do raportu. Kopiuję do arkusza pierwszego wysokości z pomiarów na chmurze punktów. Ctrl-C i Ctrl-V. Został oszacowany błąd średni sytuacyjny i wysokościowy. I błędy te nie przekraczają wytycznych, które są podane w dopuszczalnych wartościach błędów średnich dla georeferencji bezwzględnej. Napiszę plik. W ćwiczeniu dowiedzieli się Państwo, jak przeprowadza się kontrolę georeferencji bezwzględnej w bloku danych LIDAR. Wczytałam projekt zawierający dane pomiaru terenowego za pomocą narzędzi oprogramowania TerraSolid. Pozyskałam dane z chmury punktów oraz wygenerowałam raport dla georeferencji bezwzględnej. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.